Sławek, można powiedzieć, że zadanie wykonane. No w końcu, tak. Aczkolwiek z przebiegu całego sezonu, jak wezmę to pod uwagę, no to było ciężko, bo ta pierwsza runda jesienna nie układała nam się po myśli i na końcu spadliśmy tak naprawdę na cztery łapy, tak. Med sezonu dzisiaj, dobre nasze wykonaniu, mieliśmy nad nim kontrolę, szybko założenia, strzeliliśmy bramki, a później prowadziliśmy, cofnęliśmy się i czekaliśmy kontrę, no. Nie było sensu się odkrywać też. Właśnie, drugi mecz z rzędu grałeś w wyjściowym składzie i tak już było widać coraz bardziej twoją pewność w grze. Tak, pewność w grze, ale no, oczywiście cieszę się, że moim celem jest cały czas w pierwszym składzie tutaj pomóc Lechii o to, żeby nie tylko być w tej ósemce, bo przychodząc tutaj powiedziałem, że będziemy grać puchary i zmienianie zdania. Zdania nie zmienia, aczkolwiek no, były momenty bardzo ciężkie, gdzie przegraliśmy 5 meczów z rzędu w poprzedniej rundzie i było nam bardzo ciężko, mimo to podnieśliśmy się i piłka pokazuje jakaś przewrotna, że trzeba po prostu wierzyć do końca, że wszystko się może zdarzyć. Powiedz, czy ta bardziej zachowawcza gra w drugiej połowie wynikała właśnie z tego, że mieliście już w świadomości, że ten wynik daje wam górną ósemkę? Dokładnie tak. No, cel był jeden, szybko strzelić bramkę, to nam się udało. Trochę się cofnęliśmy, ale mieliśmy kontrolę, strzeliliśmy drugą bramkę, więc co mieliśmy robić? Gonić, żeby 3-4, 5-6-0 wygrać bez sensu. No. Posłuchaliśmy trenera, uspokoiliśmy, cofnęliśmy się i wtedy zagęściliśmy pole gry i co ruch zrobił. No nie doszedł tak naprawdę do żadnych sytuacji, było może nerwowo na trybunach, ale no na boisku czuliśmy się pewnie.